Galaret. Hej, witajcie, tu Shinji. Co wersji? I Tasio. I jednak odcinek ukaże się przed wakacjami. Przepraszam, że was bardzo okłamałem ostatnim razem. Zawiedliśmy. Ten ma wakacje, ten ma wakacje. Próbujemy dotrzeć do dochodzenia, więc... Jest to jakaś opcja. Dokładnie. Ta różowa krewdą. Tylko makijaż jej się rozmawia. Ta płyta spływa jej po twarzy. No. Po twarzy. No, druga twarz, no! Wiesz, to trochę tak. To trochę tak jak Madara miał? No tak. No właśnie. Rzędko miała drugą twarz. Pokaż swoją. Ulicową kobietą po prostu, no. Zaiste. I to wszystko stało się od tak, po prostu. Nasze dochodzenie po niej spływa tak troszeczkę. This investigation is going nowhere. To jest... This new lead. Śmierć. To dochodzenie nigdzie nie dochodzi. O boj, to ja może zrobię Gladiatusa. No dobra. Nie ma się czym mu dziwić. Jest po prostu martwa. Jedyne czym jest, to cupem. No kurczę, dziękuję. To jest tak oczywiste, jak nieuchronne jest zniszczenie ludzkości. To jest tak porażające, naturalne, jak... Nieuchronny koniec świata. Koniec świata. To nie jest żaden RPG. Możesz sobie wsadać tyle skrzydeł ptaka, ile tylko zechcesz. Nie wróci. Mamo, czemu na Alice nie użyli Phoenix Downa? Aha, nie zrozumiałem. Jeżeli ktokolwiek... Is this the real life? Is this just fantasy? Nie złapałem nawiązania. Final Fantasy. No to nie grałem, nie mogłem złapać nawiązania. Bo myślałem, że wszyscy słyszeli o Phoenix Downach i Aeris. Ja miałem taką samą rozkminę, kiedy powiedziałem to samo, to się robi, a on nie wiedział, o co chodzi. No bo nie grałem w Final Fantasy żadnego. Jak tak można? Ja nie wiem. Normalnie. A sraż? Shinji największy fan FF7. Tak. Zaiste. Mega Man X7. No, siódemki ogólnie są świetne. Na przykład 0.7. Nie, to rzeczywistość! 0.7, nie, to rzeczywistość. Halo. Czemu ją zabiłeś? Nie zamierzałeś jej uwięzić? Gili, taka spokojna. Zmieniłem zdanie. On chciał ją więzić na gili. Nie za bardzo, nie... Nie zrobiłeś tego z premedytacją. No tak, to by tak. Nie więcej. Premedytacją? A że jak to się wymawia? Premedytacja? Z premedytatowałem i śmierć i zabójstwo? Co chcesz powiedzieć? Ej, no spokojnie, jestem Monokuma! Nie żeby to było ważne. Nie żeby to miało sens. No. Muszę najpierw wam coś dać, zanim zaczniesz szukać swojego złoczyńcy. AIDS. To plik z danymi, kiedy zgromadziłem na temat YouTube'a. Nazywam go... Plikiem Monokumy! Nie martwcie się, będzie jeszcze 5 razy aktualizowany przez prokuraturę. I będą dowody w przyszłości. Jak to było? Dostałem ten dowód za 7 lat. No cóż. W końcu jesteście amatorami. Tylko tyle możecie się dowiedzieć na temat oględzin ciała. Więc zebrałem wszystko co mogę na temat przyczyn śmierci. Specjalnie dla was. Ciekawe co jej się stało. Nie wiem, obżarła się kremówek chyba. Tak, a potem zaczęła żygać dłużem. No, powinien zastanawiać się skąd wiem, co jest przyczyną jej śmierci. Bo ją zabiłem. Bo widziałem to wszystko od samego początku w najwyższej jakości Full HD 240p. Agent 240p! 144p, zagrajmy w Chrono Trigger. Epic. Dzięki moim kamerom. Czekaj, czy w łazience też są kamery? No, chyba tak. Fuck.
są? Nie wiem, znaczy przed na pewno są, ale... Znaczy przed przebieralniami, ale... Więc wiesz, kto jest zbrodniarzem? Kto zabił Majzono? Czy to na, czy to na pewno była zbrodnia? Zbrodniarzem wojenny! Czy to na pewno była zbrodnia? A za nią musi być kara. O, zjasz głowę. Jest robotem. Jest monokubem. Rodion Raskolnikow. Jasne, że tak. Raskolnikow, dwa kolnikow. Dwa kolnikow. Dwa skolnikow. Nie, bo raz to dwa kolnikow. Einstein, Zweinstein. Nawet, Boże, nawet suchara powiedzieć nie umie. Monokuma, polikuma. Monokuma, stereokuma. Jeżeli bym nie wiedział, nie mógłbym wydać bezcennego wyroku podczas rozprawy klasowej, prawda? No, z czego my się teraz będziemy śmiać? O, Hyunko Gigi! To nie trwało długo. To się zawsze znajdzie. Tak. Hyunko Gigi jest robotem. Tak, powinieneś być bezstronny. Trochę niżej teraz, kiedy to usłyszałem. Powinieneś. No dobra, to powodzenia z waszym śledztwem. Dochodzeniem. Śledztwem. Będziecie potrzebować całego szczęścia, kiedy możecie sobie znaleźć. No to no, mamy w drużynie Luxtera, więc... Unlucky. Zróbcie co w waszej mocy. Już niedługo się zobaczymy na rozprawie klasowej. I w ten oto cudowny sposób Monokuma zniknął. Monokuma lewo. O? Monokuma left. No nie! Zostałem nas kompletnie skonfundowanych. Nie wiedzieliśmy, co się działo. Zostaliśmy sami. Z kompletnie poszatkowanym ciałem Enoshimy. Junko Enoshimy! A, przez jakiś czas. Nikt... Czy ja już, przepraszam cię, już powiedziałem żart ruchaj póki ciepłe? Nie! Właśnie to zrobiłeś. Aha, to teraz to zrobię. Ale nie! Tak się zastanawiałem, czy w poprzednim odcinku tego nie powiedziałem. Powiedziałeś to przy Majzono! A to... No to teraz też. Wszyscy byliśmy zniesmaczeni. Tak. Byliśmy tak zniesmaczeni, że nikt nawet nie śmiał otworzyć swoich ust. Właśnie, ja na początku serii chciałem powiedzieć przy Majzono, jak Majzono została stabnięta, że następuje taki dzień... U każdej dziewczyny okres i wtedy Majzono by wyskoczyła, ale myślałem o tym tak dawno, jak zaczęliśmy tę serię z pół roku temu, że już zapomniałem. Okej. Okay. Oczywiście byliśmy zszokowani przez nieracjonalne śmierci Majzono i Enoshimy. Ale to nie wszystko. Ktoś w tym pokoju zabił innego człowieka! Jednozaj, cebula! W dodatku, jeżeli nie dowiemy się, kto to był, cała reszta zostanie zabita. Patrzyliśmy na siebie z oczami pełnymi nieufności. Czy mogło być jeszcze gorzej? Z drugiej strony, pomimo wszystkich tych nienormalności w naszej sytuacji, ona nie była kompletnie nieporuszona. I czyżby to była Kionko Gigi? Nie była, była zupełnie nieporuszona. Enoshima Junko. O nie! Nie rozumiecie? Nieporuszona, bo się nie ruszyła, bo... Bo nie żyje! Bo nie żyje i dostałem wiadomość. Kaspar, wyjaśnij mi. No raczej, nieważne. Czy to jest naprawdę czas, żeby się dołować? Junko, nie macie, możesz spokojnie rzucić się na Monokumę, wszystko będzie dobrze. Andrzej Duda, do Enoshimy. W dodatku jeszcze z tą całą nieufnością, która się tu roztacza. Roztocza? Pneumokoki. Właściwie tak jak ślepa wiara. To rezultat może tylko być katastrofalny. Rasę Shuriken. A? Wiatraczek. Musimy pracować razem. Leon Kuweta. To wasza sprawa, w kogo chcecie wierzyć i kogo chcecie podejrzewać.
Zaiste. Takie użalanie się nad rozlanym mlekiem nikomu nie będzie pasować. Nikomu nie da korzyści. W tym wypadku bardziej nad... Piwo. W takim wypadku to bardziej nad rozlaną krwią. Oj tam. Różowe mleko GMO. No to okropne. Mleko prosto z No Game No Life. Mleko prosto z cysków pasy filmu. Okej. Nieważne. Ostrzegałam was już kilka razy. Ci, którzy nie mogą się przystosować, po prostu umrą. Nieumiejętność przystosowania się, nieposłuszeństwo, to prowadzi do śmierci. I kalectwo. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Co? Jesteś okropna! Gdzie twoje koneksy? Hanna Gronkowiec Waltz, jesteś okropna. Hanna Pneumokok? Gronkowiec, trzeba pociachopieć. Hanna Pneumokok? Pneumokoki i Gronkowce Waltz. Co? Wychory pojebu, już nie mam siły się śmiać. Jesteś okropna. Nawet w tej sytuacji to zupełnie nietaktowne. Pocieś się tak, ta się rano było gorzej. Ktoś ma nick Warszawa. What? No. Musimy skupić się na dowiedzeniu się, kto jest zabójcą. To pierwsza rzecz. Jeżeli tego nie zrobimy, to nas wszystkich czeka egzekucja. Pluton egzekucyjny? No dokładnie. Nie, uran. Kurczę. Ale myślałem, że mówimy o czymś, co nie jest planetą. No powiedział Uranus. Plutonie. Ale Pluton już nie jest planetą. Znowu nie jest planetą. No nie wiem, słyszałem już różne wersje. Nie no, najpierw było, że jest planetoidą, a później znowu jest, że niby planetą. Znowu jest planetą. Ukrył się, żeby się naprawić. A czas rozpocząć polowanie. There is a hunt and the hunted. O Boże, Anna Krocka. W każdym razie nie możemy od tego uciec. Anny Grockiej. Nie możemy od tego uciec. Możemy od tego. Tak, to już. It's all ogre now. Pseudonimogami, bardzo. It's all ogami now. Sologami. W każdym razie nie możemy od tego uciec. Nie mamy innego wyboru. Nie mamy wyboru. Mamy tylko wybory. Aaaa! Ała! Naprawdę, nasz jedyny wybór. Brakuje mi w tej chwili kamerki, żeby ją włączyć i pokazać, jak wam jak wyglądam, ale chyba się potrzebam. O matko. To chyba będzie facepalm. Egzekucja, moja dupa! O. Czemu mielibyście mnie zabić? Zresztą, idźmy stąd. Gówno, idźmy stąd. Nie, żeśmy mieli jakikolwiek wybór. Każdy tak szepta do samego siebie. Tak, żeby włączyć w siebie trochę pewność siebie, jakiegoś siły napędowej. Tak, nie mamy wyboru. Nawet jeżeli nie chcemy, nie mamy wyboru. Nasza jedyna szansa, żeby utrzymać się przy życiu. Nie mamy żadnego innego wyboru. Zatem muszę wiedzieć, dlaczego ktoś zabił Majzono. Nie wiem, powiedziałbym... Ja to bym powiedział, że pewnie dlatego, żeby stąd spierdolić, ale może to tylko ja. No to tylko ty. Tak troszkę. Czemu Majzono musiała umrzeć? Bo jest głupią cipą. Izabela Majzono. Zdziwi, nie patrzyła ta tyłem o lamusko. Tak. Obawiam się trochę odpowiedzi, ale muszę ją poznać. Co jest do toalety? Obawiam się trochę odpowiedzi. Okej. Okay. Jeżeli jej nie poznam... To nigdy nie będę w stanie przyjąć śmierci Majzono. Dlatego nie mam wyboru. Jak jeszcze raz będę zmuszony powiedzieć, że nie mam wyboru w ciągu najbliższych 3 minut, to mnie coś trafi. A no. Czy masz jakiś wybór? Ma pan dowód? Nie, jestem aksjomatem. A bo ja wszyscy się patrzą. O, siema. Coś na nie leży. Nara?
Nara, chcesz stąd wyjść? Ja bym pogadał z Celes. Wait. Czekaj. Ha? Zanim zaczniemy nasze śledztwo, powinniśmy jeszcze o czymś porozmawiać? Jasne. Powinniśmy... Fuck, damn it! Chcesz się porozmawiać o Bogu? Celes chyba teraz, czy mi się wydaje, czy to z Celes powinno się rozmawiać? Proszę z kimi? Jak to no powiesz Celes? Bo... Z Junko na pewno, nie? Nie, no moim zdaniem powinniśmy porozmawiać z Majzą. Fuck! A co to jest? Właśnie coś zauważyłam. Zauważyłaś coś? Co do... Czytałem sobie właśnie plik Monokumy. I zauważyłem coś bardzo prostego, jednak coś, co bardzo rzuca się w oczy. Co to jest? No proszę bardzo, zobaczcie sami. Miejsce, w którym zginęła Sayaka Mayonezono, to sypialnia Makoto Naegiego. No cóż, kolegowie. Nie słuchała się, jak mówiliśmy, że nie chcę zamienić tego gwałtu w modestwo. Nie chciałaś w dupę, Tomasz. O Jezu. Znaczy Tomasz, w sensie. A, ma rację. Tak, Tomasz Arkusz problemowy. Chwilę. Czyli w takim razie... Ship. Wszyscy tak zaczęliście na mnie pokojąco gapić. Ej, koledzy, chwilę, momencik. Ja nic nie zrobiłem. Majzono i ja wymieniliśmy się pokojami na jedną noc, to wszystko. Hit radę. Zrobiliśmy to, bo była przerażona. To jest kłamstwo wypisane na twojej twarzy. Powiedz prawdę! Jehowy, powiedz prawdę! A ich wzrok znacząco się zmienił. Zaczęli patrzeć na mnie z podejrzeniem i strachem. Innymi słowy, oni podejrzewają mnie? Yeah. Nie no, swoją drogą, jeżeli wynieśli Negiego spod jego prysznica, no to ktoś musiał przyjść zobaczyć, że ona leży faktycznie w jego pokoju. A mean, oni byli tak zesrani tym wszystkim, że pewnie nawet nie zwrócili uwagi. No. Nie wiem. Zanim zaczniemy... Nasze dochodzenie. Śledztwo w sprawie śmierci Majzono. Co powinniśmy zrobić, aby zachować scenę zbrodni? Zachować scenę zbrodni? A, czyli chcesz znaleźć jakiegoś strażnika? Albo upewnić się, że nikt tam nie będzie niczego robił? Jeżeli podejrzany będzie coś jakby z dowodami, to mamy spory kłopot. Co chciałeś powiedzieć? Że skorzystają z sugestii Tasiora z ostatniego odcinka. A co... Co powiedziałem? Ta związana z gorącym jeszcze ciałem Majzono. A! Okej. Okay. Dobra, to ja stanę na starze. Nie, żebym był dobry w jakichś logicznych sprawach. Zostawię to wam, by dowiedzieć się, kto ją zabił. W takim razie... O, Ada będzie wszystko obstawiał. Nie, gdzie tam? Nie możesz sam tego robić. E? Czemu nie? Przecież to oczywiste, a co jeżeli ty jesteś podejrzany? Masz chujową fryzurę. Oferujesz... Co powiedziałeś o moich włosach? Może i oferujesz się, żeby stanąć na cesarza, ale... Możesz wtedy niszczyć się dowody, ile ci się, że mnie podoba. Pieprzaj! No. Śrubuj się! O Jezu, jasny gwintuj się. W takim razie ja też będę na straży. To eliminuje problem. A, dwuosobowy koop Michai Modo Ładu i Sakura Ogami. Naprawdę, straszliwi strażnicy. Nasza dwójka, która nie może dołączyć do śledztwa, składamy nasze życie w wasze ręce.